Widzimy konstrukcję krzyża z Giewontu. Tutaj widzimy podstawę. Widzimy policję, która interweniuje. Adam Czajetkowicz. Dzień dobry. Adamie, jest 8 lipca 2014 roku. Tak jest. I nagrywamy film. Jesteśmy pod Sejmem, jest proces, trwa proces. Piszesz w tej chwili apelację, odwołujesz się od wyroku. Będę pisał apelację. Dostałem 6 miesięcy bezwzględnego więzienia, doliczając do tego 1,5 roku więzienia za Leszka Bubla. Rozwij tę myśl, co znaczy 1,5 roku więzienia za Leszka Bubla? No, pan Leszek Bubel, szef Polskiej Partii Narodowej, był sprawcą skazania mnie poprzez zeznawanie. Był trzecim prokuratorem, jak była pani prokurator. Kiedy zeznawał? Był pani sędzia, była przeciwko i oczywiście pan oskarżony Leszek Bubel był współoskarżycielem w tak zwanej sprawie z 2005 roku, która była w Białymstoku. I ona zakończyła się skazaniem. Skazaniem. Ciebie, tak? I o co ciebie wtedy tam oskarżano? Mnie oskarżano rzeczy po prostu niewiarygodne. Podobno miałem kleić jakieś plakaty ze swastykami po całej Polsce. Jakieś tam rzeczy typu wolność słowa, teksty, których nie napisałem, ale pan Leszek Bubel krzyczał, że ja je napisałem, że w ogóle to ja jestem ten najgorszy, że jakieś swastyki mam w domu i tak dalej. No i dostałem wyrok, a pan Leszek Bubel nie dostał wyroku, został jakoś uniewinniony czy coś. Wszyscy dostali. Uwaga, w moim procesie był Robert Larkowski, który też dostał wyrok, który już nie żyje, bo ostatnio właśnie rok temu, jak siedziałem w więzieniu, w areszcie śledczym, wyszedłem po 16 dniach. Po dwóch dniach, to był chyba 12, pan Robert Larkowski w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł. Taka jest prawda. A teraz 30 czerwca 2014 dostałem wyrok po, prawda, po paru posiedzeniach sądu, gdzie moje wnioski zostały odrzucane. No i tyle. Walka trwa. Pan Sienkiewicz nie podał się do dymisji. No właśnie, bo to wszystko jest w kontekście tego, że mają być odwołania, mają być podmianki. Podobno jakiś mason z Unii Wolności ma podmienić Donalda Tuska. Jak to skomentujesz? Oni się strasznie skompromitowali. Wyszło, że poniżają własny naród, tak. Naród, którym rządzą, państwo, którym rządzą. I nie mają zamiaru wcale wychodzić. Uważają, że my Polacy... I ty jesteś ofiarą właśnie tego Sienkiewicza, który krzyczał: idziemy do was, tak, idziemy po was, tak, czyli po, tak, po ciebie. Tak, i wręcz niedawno w TVN-ie właśnie słyszałem z ust pani Bieńkowskiej, to jest rzeczniczka rządu Donalda Tuska, która powiedziała, że w Białymstoku to oni zrobili porządek. Czyli uwięzienie ciebie nazywają robieniem porządku, tak. Że to jest pozytywna rzecz, bo taki Czeczetkowicz robi już bałagan. No, to, że jesteś patriotą, krytykuje, to, że chodzisz z orzełkiem na piersiach, plakat Gazety Wyborczej. To, że krytykujesz plakat Gazety Wyborczej, to jest bałagan. Nie może być. Jest to zakazane. W ich kraju. A w moim kraju nie może być taka władza. Ja w moim kraju nie toleruję tej władzy. Konflikt, bo ty jesteś przeciwko tej władzy. Jest totalny konflikt kulturowy. Oni mówią o wolności słowa. I wsadzają cię do więzienia. I wsadzają jednym... Gazeta Wyborcza ogłosiła konkurs na ludzi wolności. I wsadza mnie do więzienia. Proszę państwa, nie wiem, czy ktoś na to reaguje. Jest rok Telewizja 2014. Narodowa na to reaguje. Kręcimy na temat filmy. Uwaga, chciałbym pozdrowić Stawiamy ludzi. Stawiamy krzyż Giewontu przed Sejmem. Proszę pozdrowić bardzo. Ludzi, którzy do mnie dzwonią z Norwegii, z całej Polski, z Gdańska, z Krakowa, z Legnicy, z Lublina i popierają mnie. Po prostu widzą to, co się dzieje i mówią: nie, dość tej hipokryzji. I jeszcze dość ujęcie nepotyzmu. Adama Czajetkowicza. O, jest taczka.
po którą właśnie... Tu robimy krzyż. Tak, to jest taczka z radiem. Ludzie, tu policja, tak, proszę. Przyglądaj, to już policja, która... do końca nie wie, o co chodzi. Tak jest. Jakiś cyrk tu się dzieje. Ale no, proszę państwa... To są funkcjonariusze policji z napisem policja na piersi. Tak to wygląda. Jest wieczór. Słyszymy skrzyp taśmy klejącej, którą skrapowanymi dłońmi nakleja. Biało-czerwonej taśmy. Tak. Jan Strzeżek. Jan Strzeżek. I jeszcze jest jedna osoba z nami. Pan z napisem się... Halo, proszę pana. Jak się pan nazywa? Andrzej Jędrzejewski. Pan Andrzej Jędrzejewski też tutaj jest. Buduje krzyż z Giewontu. Polacy razem, mimo wszystko, mimo tej strasznej, strasznie złej, skompromitowanej władzy przed tym parlamentem, proszę państwa, jesteśmy. Zapraszamy. Za moimi plecami widać, zaraz ja to chyba jakoś będę jeszcze potrafił ująć. Jest, tak, tam gdzie ten napis SIO, zaraz, momencik, postaram się to jakoś najechać. Tam gdzie jest ten napis SIO, tam, proszę państwa, jutro będzie, będzie scena, już jest scena i tam będziemy przemawiali. Ja będę dopiero po południu, więc do 16 mnie tutaj nie będzie. Natomiast będziemy mówili o tym wszystkim, co się dzieje. Będzie radio z tą taczką pod Sejmem. Domagamy się dymisji Donalda Tuska. Jest, chwileczkę. Jest policja, jest pirat z Gdańska. Gdańska i Adam Czeszetkowicz z Białego Stoku, bo moje miasto to Białystok i nam nie jest wszystko obojętne, co tam będzie się działo.